Something about this island feels right. And my instincts are usually pretty accurate when it comes to issues regarding the dinosaurs. So much of what happens on the islands is a secret. By necessity, yes. But this just feels like something else. Too cramped. Too isolated. It's as if somebody is gathering up all the materials for a disaster. Tread carefully. Widzowie, jestem spóźniony na kamerce. Co jest grane? Ty, ja to... I'm not sure what they were up to on this island, but it certainly doesn't scream tourist attractions. Co się dzieje? Co jest? Halo, halo? Musiał nastać tak zwany reset. Ja już widzę, w miarę jest okej, ale... Dobra, więc to jest jakaś nowa wyspa. Tylko ja jestem strasznie zbugowany na tej kamerce, co jest? Jest jakaś nowa wyspa, jest jakieś nowe rzeczy i są nowe kraty i... Widzowie, wszystko będzie nowe. Będzie więcej rzeczy, mamy pewnie nowe research sloty, strasznie pewnie tego dużo jest, tych research slotów. Nawet już zapomniałem, gdzie to... Aha, nie ma w ogóle żadnych. Ale mamy pitosu! Zaraz wszystko będzie. Research Center. To jest potrzebne? Chyba Research Center. Już zapomniałem, co się robi. Operation Research Center. Dobra, budu. Myk. Zajebiście. Okej, ukończyliśmy jakiś genom. Chungi, coś tam. Tutaj możemy jakieś dinozaura. Widzę, że kraty są, no, że tak powiem, potężne. Więc wydaje mi się, że jesteśmy tutaj gotowi na giga dinozaury. No tu jest jakieś kolejne... Nie, tu oni chyba przybywają, tak? Ty, jadą. Co, no od buta im. Pierwsze co pierdolniemy? Fast fooda chyba, co? Od buta fast food jest robiony. Dla gościa. Gift shop. Trzeba pito zrobić na dzieciaczkę. O, nowy researcher. Uj, widzowie. Ty, a to co to jest? Hybrydę możemy robić. Ja pier chruper. Ale jest rzeczy. Nowe buildingsy. Aku speed 3. I co to jest? Ranger Road Speed. Ci rangersi i tak są do... Taki to są. No dobra, to co? Jakąś hybrydę robimy? Dobra, bierzemy to i bierzemy to na razie. No na spokojnie. Dobra, zasilanie. Pyk. Profit per minus 30 tysięcy. Niedobrze. Ten tank nie ma gości. Trzeba dinozaury pierwsze, żeby ci goście przyjeżdżali. Szybko. Co walniemy? Chyba jakiegoś tyranozaura, co? Nie stać nas nawet na tyranozaura. No dobra, to jakiegoś innego boba tego. Możemy mu coś zmienić. Skóra nie. To chyba też nie. To też nie. O! A. To do czapy. To też nie. No dobra, to robimy tego chyba. Z2. Tu też czy jedzonko. Myk. Znaczy ja zgaduję, że to jest specjalny taki building pozostawiony do tej hybrydy, którą w teorii powinniśmy zrobić. Nie chcę. W sensie, bo ja i tak daję do tych rangersów zazwyczaj, żeby oni mogli 55 rzeczy na raz wykonywać. Bo inaczej mi się to tak średnio opłaca. Bo bym musiał co chwilę klikać. Nie chce mi się. Dobra, tu im walniemy restroom, tylko jeszcze jakbym wiedział, gdzie tu ścieżkę można poprowadzić, to by było wybornie. Pewnie jak zwykle, zamiast mnie to zbudowałem to odwrotnie, jak to trzeba było zbudować. A nie, chyba nie. I udało się, chyba nie. Isla Pena. A co tam pika? Oddali? Nie wiem, czy to widzicie. Bo ja to mogę w zupełnie... O kurde, ja to mogę w każdym miejscu. No dobra, to co? Tutaj, w samej granicy. Myk. Mamy to. Minus 30 tysięcy per minut na razie mamy. To nie jest najlepsza informacja. Oj, niedobrze. Pewniaczkę musimy walnąć, pewniaczka. To nie jest pewniaczek? Ja myślałem... Kurwa, pewnie, że to nie jest pewniaczek. To ma 30% szans. Bo ja nie dałem tego. Zawsze o tym zapomnę. Zawsze. Tylko powiem wam szczerze, że trochę nam wcięło te 7 milionów, czy ile to tam było na samym starcie. Zniknęły. A że to takie drogie jest? 3000 za drogę? Co ona jest, ze złota? Czy jeszcze dolarów? A, bo my... Kurde, bo my nie posiadamy niestety. Ajajaj. Jakby tak zrobić? O, zajebiście. 19 energii na plus, a 120 koła. No, dobra, wypuszczamy. 30%, bo jestem kretynem. A no, wyszło nam. Zdecydowanie. A to jakiś tam standardowy bobik. Podoba mi się, że na taką maszynę mówię standardowy bobik.
Podoba ci się tu? Zajebiście chyba. Komfort 100, no se chilluje, idzie se w kimę. Ona jeszcze nie wie. Ty, ja tu mam nazwę modelu swojego tego, monitora. 6 lat się nie zorientowałem, ale jajca. Kontrakty by trzeba było robić, no właśnie, kompletnie zapominam o tych kontraktach. One strasznie dużo dają na samym starcie, bo to jest, no giga duże siano. Dobra, damy radę, żeby żaden nam nie, nikt nam nie umarł. Damy radę, dobra, są pierwsi ludzie i jaki jest pitos? Jest 25 koła naprzód, podoba mi się to. No to nie jest jakoś trudnie strategiczna gra. Co to wszystko takie drogie? Jest 800 tysięcy? No nikt nie kupuje fast fooda? Jak minus 4885 golda, co jest? Błąd. Jest bankrutowane powoli, niestety. Jest kwas straszny. Ty, a co jak my zbankrutujemy tak naprawdę? To akurat jest niedobrze. A to mniejsze, bo to za 20 tysięcy tylko. To trzeba zrobić. A nie stać nas. Pewka, że nas nie stać. Coś taniego. 31... Co jest? Czemu tu nikt nie przychodzi? Nie masz jedzenia, ale to... Trzeba byłoby coś sprzedać. Dobra, i tak nikt z tego nie korzysta. Nie no, widzowie, jest tragedia. Dobra, mam nadzieję, że jest... O kurwa, ja debil. Dobra, jeszcze raz. Ojejciu. O, jeszcze nam... O Jezus. Jeszcze nam sabotują tego. Jest nowa choroba nastała. Trzeba... 400 tysięcy, żebym ja to wyleczył. Lecimy. Nie wiem, czy da się tu w ogóle ustawić jakiś poziom? Chyba się nie da. Wydaje mi się, że się nie da ustawić poziomu. Potrzebujemy More Expedition Center. No dobra, to tutaj. Dobra, ale swoją drogą tak powoli. Zbliżamy się, słuchajcie, do końca. Tych odcinków. Pełny dysk za około 2 godziny. Niedobrze, widzowie. Bo co, ta wyspa, jeszcze z dwie wyspy i koniec. Ale nic się nie bójcie, jeżeli nadal będę nagrywać, to obiecuję, że drugi sezon pojawi się za kilka, może miesięcy, może rok. Na pewno się kiedyś pojawi drugi sezon z dinozaurów w bosonkach. Słuchajcie, ja sobie w ogóle patrzyłem na modele z bliska tych postaci. To jest taki przycisk, gdzie patrzysz na model z bliska tych postaci. Patrzcie to. Przecież one wyglądają lepiej niż w Cyberpunku, bez kitu. W sensie nie, że Cyberpunk słaby, bo ja tam lubię Cyberpunka. Cyberpunkowcy. Napisałem, żeby mi zwrócili siano. No to tak bardziej dla Beki sobie napisałem. Mówię tak. Oddawajcie siano, gra jest do cipy, nic nie działa. 5 dolków? O, ale pitos. To mi Steam napisał, że no niestety. Mówię, tak? Ciekawe. Ale was osmaruję na odcinku. Ale plan był taki, że cokolwiek by się... Dobra, jest ze 100 tysięcy. Plan był taki, że nieważne, czy zrzucą mi siano, czy nie, i tak kupię tego cyberpunka, bo na co ja mam wydać? I tak w końcu, i tak bym kupił tego cyberpunka, tak czy tak? Ale miło by było, jakby zwrócili, ale nie zwrócili. To szkoda, bo właściwie to powinni to zrobić, bo ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie odpalić gierki. W sensie nic nie działa. Nie da się po prostu. Kupiłem grę, ale nie mogę sobie w nią zagrać, więc to trochę skam jest. Nie wiem, no poczekam trochę. Jak nie naprawiam, to nie wiem, no. Nie wiem co. Nie będę pisać o tego, żeby mi oddali, bo ja chciałem, po to zapłaciłem 200 zł, żeby wiecie, dla twórcy dać siano. Uważam, że Cyberpunk Ops i CD Projekt zasługuje na moje 200 z kieszeni, by wspierać dalsze projekty. Prawie pewniaczek, ale 800 tysięcy. Co to wszystko takie drogie jest? 800 tysięcy? Co to jest, dinozaur ze złota? Ja się już teraz mi się przypomniała, że się czekało 8 lat, zanim się te dinozaury zrobiły. Muszę mieć 100% na dinozaura, żeby się wykluł. Teraz zmniejszymy troszeczkę jego genom. No nikt nie kupuje fast fooda? Nie no, co jest? Myślałem, że to będzie gigantycznie dobra inwestycja, ale chyba zaszła pomyłka. Co jest? Jak minus 4885 golda, co jest? W ogóle nie chciałem zanudzać, ale nie będę ukrywać, że zrobienie tego dinozaura jako pierwszego to był błąd. Nie powinienem tego robić, więc tutaj zrobimy osobne do takich mniejszych, żeby szybko je robić. No, ale nie powinienem tego dużego, bo jest bankrutowane powoli, niestety. A my nie mamy nawet jak go uśpić, nie mamy tego centrum do usypiania i do jakby, wiecie. Więc jest kwas straszny. Chyba, że zrobimy tak i zrobimy tak. Nie wiem, czy to nie jest za małe. Klatkę tutaj, powiedzmy. Daje mi się, że na 99% i... Ty, a co jak my zbankrutujemy tak naprawdę? Co wtedy?
koniec? Nie da się iść dalej? Pewnie się nie da iść dalej, bo co możesz zrobić, jak zbankrutujesz? To akurat jest niedobrze, ale to mniejsze, bo to za 20 tysięcy tylko. To trzeba zrobić, a nie stać nas. Pewnie, że nas nie stać. Coś taniego. Oto na przykład. 31%, czyli trzeba zrobić tak. 80 i tak. 100. Teraz pyk i robimy te. I liczymy na to, że ludziom się spodoba. Bo jak nie, to nie wiem co. Może ciężko. Dlaczego teraz 24 tysiące? Co jest? Czemu tu nikt nie przychodzi? O, udało się. Ale szybciutko te są. Powiedz, że masz wystarczająco dużo przestrzeni. Nie masz jedzenia, ale to... Dobra, zajebiście. Dobra, ten chłop to by mógł, kurwa, jakbym to tutaj mu tylko zrobił, to by w 15 przeżyli. Ojej, to takie luksusy tu chłop ma. Gites. Zarabiamy coś? No niby tak. Pytania są dwa teraz. Jak ogarnąć im jedzenie? Trzeba byłoby coś sprzedać. Tylko co? Jakieś shopy mam posprzedawać? Dobra, i tak nikt z tego nie korzysta. Dobra, jedzenie, woda, też ważna. Pyk. Ja tu wodę miałem dodać. O, zajebiście. Czy naprawdę one by przetrwały w takiej klatce? O. The fuck? Dobra, więcej dinozaurów. Inkubatę. A 4400 może być. Na minutę to nie jest gigantycznie dużo, ale lepszy ryc niż nic. O kurde, trzeba wziąć rangersów i kamerę, ale to ja nawet nie mam rangersów przecież. To chyba se nie wezmę. O! Myk. 4000. No nie jest najlepiej. 6 koła powoli. 6 koła na minutę to jest tak mało. Dobra, to pewnie nie będzie za dużo do roboty, oprócz tego, że będę klikał i wykluwał i tyle. Właściwie to nic na niczym się teraz nie skupia, oprócz na wykluwaniu tych jednych ziomków, więc... Pewnie trochę minie, zanim będziemy się widzieć z powrotem. Nie no, widzowie, jest tragedia. Dobra, trzeba podjąć, widzowie, drastyczne kroki. Szybko, gdzie tu są rangersi? Tylko, w sumie, ja debil. Mam nadzieję, że jest... O kurwa, ja debil. Dobra, jeszcze raz, ojejciu. Dobra, research center. Szybko. Pyk. Ranger station. Pyk. Kręgielnia. No jak już z tego ludzie tu podrzucać sobie kulami nie pójdą, to już nie wiem co. O, jeszcze nam... O Jezus. Jeszcze nam sabotują tego. Dobra, potrzebna jest nowa choroba nastała. I trzeba teraz znaleźć to, żeby... Avian Pox. Tak się nazywa ta choroba. Avian Pox. Trzeba... 400 tysięcy, żebym ja to wyleczył. Lecimy. No to super. Zaś czuję, że nie przetrwam tego, że nie wiem, co by się musiało stać, że tu się coś stało. Przecież tu nikogo nie ma. Ludzie. Tu nikt już nie chodzi, ty. Za dolarka. Nie da się. Proszę, ktokolwiek? To $1. Dobra, moi ulubieni rangersi na pewno sobie, oni już muszą sobie poradzić. Naprawię, żebym chociaż prąd miał. Niestety, no ci są już poświęceni, mam wrażenie, no. Nie wiem, czy istnieje szansa na zrobienie coś z tymi dinozaurami. Wydaje mi się, że nie istnieje. O, minus $76, no to wyśmienicie. Restroom? A total per minut minus $1, to nie jest najgorzej. Najgorsze, że ja nie mogę... dzięki za radę. Dobra, bo moi rangersi się opierdalają. New vehicle skin. Nie muszę płacić za skinki? Must go faster? Co ty gadasz? Nowy skin. No dobra. Potrzebujemy 400 tysięcy, żeby w ogóle zrobić research. Żeby je leczyć. Już nie wspominając o czymkolwiek innym, więc nie wiem. Nie wiem. Chyba zaszalałem za bardzo, słuchajcie, z tym. Bo na samym starcie od razu walnąłem z 15 research, wysłałem z 50 ekspedycji. No wydaje mi się, że trochę mnie, słuchajcie, poniosło z tym, że mam tam 7 milionów, czy ile to było. No i teraz niestety. 5 dolków robimy z Bowling Array za 110 tysięcy, warto było.
Dobrze, widzowie, disease controlled, udało nam się zarazy zniszczyć. Szkoda, że musiałem poświęcić absolutnie każdego dinozaura za to, no niestety. Jest jak jest, minęła chyba z godzina, autentycznie chyba minęła z godzina. Słuchajcie, tu się ludzie, tu się nic nie dzieje, no. Tu się nic nie dzieje, słuchajcie. Nie mogę ani zarobić nic. A co wykluwam dinozaura, to on se umiera? No tragedia, tragedia, słuchajcie, nie mam siana, nikt nie korzysta z bowling alley. Nie jest dobrze, widzowie. W ogóle ten restroom to ja bym wyłączył, nawet jeżeli to ma mi -$16? Nie no, wypierdalać. Nie, gość, strzaż po krzakach. Nie interesuje mnie to. Albo wchodzisz do bowling alley, płacisz bileta i tam też można. Jest też taka opcja. Dobra, słuchajcie, zwiększyłem tym naszym, słuchajcie, dinozaurom jeszcze większy resistance. Rezilience, znaczy, w sensie. To nie wiem, czy to faktycznie daje na choroby, zielonego pojęcia nie mam. Natomiast wiem, że no tu się nic nie dzieje, słuchajcie, no nic się nie dzieje, naprawdę. Takie nudy, słuchajcie, że to jest...